Władze Dzierżoniowa podsumowują rok 2012. Miasto się rozwija. Remontowane są m.in. drogi i zabytkowe kamienice, a to oznacza, że choć większość polskich miast odczuło skutki kryzysu, Dzierżoniów wyszedł z niego obronną ręką. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, a na większość z nich udało się pozyskać środki zewnętrzne. Udało nam się przeprowadzić wiele zadań, na których miastu zależało. A to, na czym nam zależy, wynika z potrzeb mieszkańców. Bardzo ważna jest również kwestia finansowania, bo gro ubiegłorocznych inwestycji realizowaliśmy w oparciu o pozyskane środki. Często ten podział kosztów wynosił 30% po stronie miasta, 70% środków na przykład z Unii Europejskiej. O ile samo pozyskiwanie pieniędzy i aplikowanie środki Unii Europejskiej dla osób do tego przygotowanych może nie jest trudne, o tyle zdobywanie pieniędzy na te zadania, na których nam zależy, no to już jest czasami sztuka, a nam się to w minionym roku całkiem dobrze udało. Do najważniejszych inwestycji w ubiegłym roku należały remonty dróg, takich jak na przykład ulica Spacerowa, która remontowana była w taki sposób, by zachować swój staromiejski charakter. Mówiąc o zrealizowanych inwestycjach, warto wymienić też targowisko, które choć to dopiero początek prac, już dziś wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze jakiś czas temu, i rozbudowę Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Rok 2012 był dla Dzierżoniowa rokiem dobrym. Rafał Pilśniak, zapytany o to, czego nie udało się zrobić, wymieniać za dużo nie musi. Małe problemy mieliśmy przy Centrum Aktywizacji Społecznej. Tam wykonawca zniknął pewnego dnia z placu budowy, a zostało do dokończenia niewiele. Skończymy to zadanie w tym roku. To nie podraża kosztów inwestycji, przesuwa ją odrobinę w czasie, ale w skali tych wielu zadań, wielomilionowych zadań, nie jest to duży problem, poradzimy sobie z nim. Rok 2012 był rokiem dobrym, ale 2013 może być trudny, czego obawia się większość samorządów. Przede wszystkim mniej będzie funduszy zewnętrznych, a to oznacza mniej inwestycji, które warunkują rozwój miast. To prawda, że w tym roku o zdobycie pieniędzy będzie trudniej. Wynika to przede wszystkim z kończącego się okresu programowania Unii Europejskiej, bo jeśli ktoś nie zdobył pieniędzy na zadania w 2013 wcześniej, to dziś takich dużych środków praktycznie zdobyć już nie można. Natomiast jeśli chodzi o środki krajowe, to tak jak wiele innych gmin staramy się o schetynówki, zależy nam, aby z tego projektu skorzystać i wyremontować w Dzierżoniowie kolejne drogi. Stąd też o takie środki będziemy się ubiegać i budżet Dzierżoniowa jest tak przygotowany, że w momencie, kiedy będą pieniądze na zadanie związane z drogami głównie i będzie można po nie sięgnąć, myślę, że niemal natychmiast takie zadania do budżetu będziemy wprowadzać, bo to jest szansa, którą trzeba wykorzystać. W skali tych kilku lat wstecz, tego całego okresu programowania, myślę, bardzo ważne jest to nie tylko ile poszczególne gminy zdobyły pieniędzy, ale na co je zdobyły. Samorządy, które przegapiły szansę pozyskania pieniędzy na przykład na infrastrukturę, na budowę dróg, to w tym nowym okresie programowania od 2014 roku mogą mieć problem z pozyskaniem takich sum, które pozwolą w całości zrealizować niektóre inwestycje. Dzierżoniów, jak zapewnia Rafał Pilśniak, o to martwić się nie musi.